Grzegorz Nowrocki, witam w punkcie widzenia. Czy Polska to wciąż kraj świecki, czy może już wyznaniowy? Czy policja i prokuratura powinny ścigać młodych ludzi, którzy na amatorskim filmie parodiują papieża? Proszę Państwa, czy filmowcy amatorzy rzeczywiście urazili czyjeś uczucia religijne, czy papieża, bo to on właśnie stał się obiektem tego niezbyt wyszukanego żartu, wolno parodiować? Po umieszczeniu filmu w internecie świat oszalał. Nagana, policja, prokuratura, postępowanie, oburzenie środowisk katolickich i lincz w konserwatywnych mediach. Czy słusznie? A co z wolnością słowa? A może fundamentalizm religijny bierze górę nad rozsądkiem? To są pytania do naszych dzisiejszych gości. Magdalena Środa, etyk, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ksiądz Bogdan Bartołd, duszpasterz młodzieży. Dobry wieczór. I dobry wieczór. Profesor Wawrzyniec Konarski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy dyskusję, zajrzyjmy do Jastrzębia Zdroju, bo to właśnie tam nakręcono amatorski filmik. Siła internetu jest wielka, siła obrażonych uczuć religijnych chyba jeszcze większa. Tych kilku młodych ludzi najwyraźniej nie doceniło też siły ciała pedagogicznego. Posłużę się słowami episkopatu, takimi bardzo charakterystycznymi w tym przypadku. Non possumus, nie wolno. Nie wolno, są pewne określone granice, nie można w ten sposób żartować. Ciało pedagogiczne nie żartuje, bo sprawa jest niezwykle poważna. A kurator żałuje, że młodzi ludzie swoje talenty aktorskie marnują. Mogliby przecież zrobić coś pożytecznego. Ci chłopcy mogliby nakręcić film, który oddawałby cześć postaci, która jest ich patronem. Ściślej patronem szkoły. Ale czy to duża różnica? Skoro jednak chłopcy pożądanego filmu nie nakręcili, a film niepożądany nie pasował do leżącej na kuratorskim biurku świeżo wydrukowanej definicji słowa tolerancja, musieli ponieść srogą karę. Film wzbudza mój sprzeciw, mówi jednoznacznie kurator. Naruszył światopogląd, naruszył dobra osobiste osób, które wyznają taką, a nie inną religię. A skoro tak, to żarty się skończyły. Sprawą zajęła się policja. To przestępstwo, obraza uczuć religijnych, jest przestępstwem ściganym z urzędu. W związku z czym, jeżeli my otrzymujemy sygnały, które wskazują na to, że mogło zostać popełnione przestępstwo, naszym obowiązkiem jest to, by czynności w tej sprawie podjąć. I wypaliło. Czynności zostały podjęte, a autorom filmu w najgorszym z ich punktu widzenia przypadku grożą 2 lata więzienia. Na razie dostali naganę od dyrektorki szkoły. To, co naszym zadaniem było, czyli uświadomienie uczniom pewnej niestosowności, szczególnie w ostatnich kadrach filmu, zostało wyjaśnione. Pani mówi o pewnej niestosowności, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie. Trudno mi się wypowiadać za policję. Ale to od was przyszło zawiadomienie o przestępstwie. Tak, od nas, natomiast trudno mi się wypowiadać za policję. A dlaczego zdecydowała się pani na przygotowanie zawiadomienia o przestępstwie w tej sprawie, którą sama pani określa mianem niestosowności? Ale ja bym wolała nie odpowiadać na takie pytania. Będę nalegał. Milczenie pani dyrektor być może tłumaczy fakt, że do tej pory autor doniesienia o przestępstwie był anonimowy. Nikt nie wiedział, że na własnych uczniów doniosła szkoła. Myślę, że jest to głupi występek. No to dlaczego wobec tego postanowili państwo uruchomić, że tak powiem, organa ścigania? Dostrzega pani tutaj pewną niekonsekwencję. Ja myślę, że najpierw porozmawiamy za kadrem, dobrze? Pani dyrektor. Nalegam, żeby nie. Znaczy, dlaczego chce pani rozmawiać za kadrem? Znaczy, wie pani, to jest tak. Ja bym chciała porozmawiać o sprawie, natomiast nie chciałabym, żeby
Podobnie jak pozostałe media, sprawa została wywrócona kota do góry dnem. Młodzież niczego nie odwraca i mówi wprost. Moja babcia się z tego śmiała, u mnie wszyscy rodzinie się śmieją. Nie? Pani z kiosku, która o nastrojach społecznych w Jastrzębiu-Zdroju wie prawie wszystko, ze sprawy się nie śmieje. Nie tylko dlatego, że film nie przypadł jej do gustu, ale przede wszystkim dlatego, że zamiast z chłopcami porozmawiać, wezwano na pomoc policję i prokuraturę. Bo to nie jest przestępstwo, znaczy się może różnie to interpretować tamtego, ale mi się wydaje, że to są młodzi ludzie. I przede wszystkim rozmowa rodziców, dyrekcji, tego otoczenia najbliższego. Ten film nie ma na celu urażenia wiary chrześcijańskiej, jak i samej postaci papieża. No, przyznają Państwo, żart nie jest wyszukany, ale też i cała sytuacja przestała być już żartobliwa, zaczęła być dość poważna, bo się okazuje, że można iść na 2 lata do więzienia. Czy Polska jest krajem, w którym za żart, nawet jeśli jest poniżej pasa, można iść siedzieć? No mamy ten przepis, który mówi o ochronie uczuć religijnych, który jest kuriozalny i chyba jesteśmy jedynym krajem w Europie, który taki przepis posiada. Ja uważam, że kiedy uczucia religijne są słabe, na tyle słabe, że byle żart może je osłabić, to może lepiej pracować nad ich wzmocnieniem, a nie nad karaniem tych, którzy sobie na takie żarty pozwalają. A jak jest księdza punkt widzenia na te sankcje, które grożą tym chłopakom? Znaczy, ja bym nie chciał mówić o sankcjach, bo to jest chyba jakby zupełnie inna rzecz. Trudno mi się wypowiadać, powiedzmy, na temat obowiązującego prawa. Takie prawo jest i ono obowiązuje, prawda? Więc tego prawa się trzymamy. Natomiast myślę, że tu jest chyba szerszy problem. To jest problem wrażliwości pewnego rodzaju na czyjeś przekonania. Ksiądz się poczuł dotknięty tym filmem, tym, co znaczy, zostało pokazane? To może osobiście mnie nie tyle dotknęło, tylko że tak mi się smutno po prostu zrobiło, że młodzi ludzie, tym bardziej, że to jest szkoła bodajże, która nosi imię Jana Pawła II, czyli swojego patrona, że uczniowie tej szkoły po prostu w ten sposób jakby przedstawiają swojego patrona. A no ja to mam takie pytanie do księdza. No a czy księdzu się nie zrobiło smutno, jak widział kardynała Dziwisza, który gestem kogoś, kto na targu końskim przybija pięść z relikwią Jana Pawła II dla reportera TVN24, która idzie do Kubicy. Czy to nie było jeszcze bardziej smutne? Ci chłopcy mają pewno 17-16 lat. Żart jak żart. Szkoła średnia. Szkoła średnia. To w ogóle jest to najbardziej ciekawa, zresztą była postać pani dyrektorki. Kto ją do tego zmusił? Czy to nie był szkolny katecheta, czy to nie były jakieś czynniki pozaszkolne? No nie, o zmuszaniu nie było mowy. Nie wiem, co się działo poza kamerami. Powiedzmy. Oczywiście. Ale to, że chciał. Natomiast czy księdza nie zasmuciła ta historia? Znaczy, ja powiem w ten sposób. Jesteśmy tutaj w programie na temat trochę inny chyba niż na przekazywanie relikwii. Mi się wydaje, że to nie jest ten sam temat. A to nie było smutne? Natomiast to nie było smutne, że z Jana Pawła II zostają relikwie przekazywane tak jak na targu. Ale to nie odnika nie ten temat, chyba jest rozmowy, mi się wydaje. Temat rozmowy relikwii to jest co innego, prawda? Przekazywania relikwii. Natomiast ja mówię, że smutno mi się zrobiło z tego wydarzenia, które przed chwileczką obejrzałem. Ja nie widziałem tego wydarzenia przekazywania relikwii akurat przez kardynała Dziwisza, ale trudno mi się odnosić. Natomiast to, co obejrzałem i później zakończenie tego filmu, no na pewno powiedzmy zachowanie tych młodych ludzi no wymaga na pewno pewnego ale rodzaju. Ale to ta cała machina powinna była ruszyć, proszę księdza, czy nie? Czy, bo być może to w ogóle działa w drugą stronę. Im bardziej my nakładamy sankcje, im bardziej próbujemy to piętnować, tym bardziej to się nakręca, mówiąc krótko. Znaczy, ja powiem w ten sposób. Moim zdaniem, na pewno, jeżeli chodzi o te sankcje karne, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast tymi młodymi ludźmi na pewno, gdybym był tam, powiedzmy, katechetą, byłbym ich, powiedzmy, opiekunem takim duchowym, na pewno by z nimi porozmawiał. To jest pierwsza rzecz. Najostrzejszą sceną w tym filmie to była scena ostatnia, której jeszcze nie pokazaliśmy, więc jeśli państwo czują się szczególnie czuli na tle religijnym, to zalecam nieoglądanie tego materiału, który teraz pokażemy. Długo trwała w naszej redakcji dyskusja, czy pokazywać w ogóle ten filmik do końca, czy też nie, ale po pierwsze, biorąc pod uwagę, że film cały czas wisi na YouTubie i każdy może go obejrzeć w całości, a po drugie, właśnie ostatnie ujęcie jest całą istotą sporu, zdecydowaliśmy się go pokazać tak swoją drogą. Żadna telewizja tego jeszcze nie pokazała. Ten film nie ma na celu urażenia wiary chrześcijańskiej, jak i samej postaci papieża. No krótko, ale dosadnie. Została przekroczona granica, czy nie? Szanowni Państwo. Problem polega na tym między innymi, że trudno bardzo jest sobie poradzić z wolnością. Jak pokazuje nam to przypadek Europy. Europa jest innym krajem niż Ameryka, gdzie pierwsza poprawka chroni
nawet na bardziej ekstremalne formy zachowania idące w kierunku demonstrowania takiej wolności. Mnie się przepis amerykański nie podoba. Uważam, że Europa jednak jest pod tym względem innym kontynentem. I w związku z tym coś, co można byłoby nazwać... Widzi pan tę kontrolę? Wymagam, znaczy mówiąc, każdy dowcip oczywiście jest lepszy albo gorszy. Mnie się ten dowcip nie podoba. Ja bym oczywiście nie używał w żadnym stopniu sankcji na czele z policją, bo to jest przesada. I żeby jeszcze ten wątek, który był przez państwa poruszany, jakoś spuentować, mi się też nie podobało to akurat, co zrobił kardynał Dziwisz. On to mógł zrobić, a mógł zrobić prywatnie. I to wszystko. Natomiast nie chcę o tym oczywiście mówić. Ten pomysł z tym ekscesem, czy dowcipem, jak to nazwiemy, w Jastrzębie jest pomysłem głupim, ponieważ to jest pomysł pokazujący pewną chęć wynikającą z tego, w jakich czasach dziś żyjemy. Za wszelką cenę do jakiego stopnia powinien być penalizowany, czyli karany? Nie mówię o penalizacji, mówię wyłącznie o tym, że formą penalizacji jest nagana w szkole, ewentualnie nie wezwanie do dyrektora i tak dalej. To oczywiście jest Panie profesorze, jeśli pomysł policja jest głupi i na to się zgadzamy, bo żart jest rzeczywiście średniej jakości, to jaka jest reakcja na reakcja ten głupi jest pomysł? Jest zbyt mocna moim zdaniem dyrektorki, chyba nie do końca przemyślana. Sądzę, że wystarczyłaby rozmowa, bo tego typu kwestie jak penalizacja trzeba oczywiście stopniować, a nie używać argumentu już bardzo mocnego, jakim jest zgłoszenie sprawy na policję. Natomiast no, coś jest także i w tym, jeśli chłopcy są po prostu niestety odzwierciedleniem tej tendencji, jaka dzisiaj ma miejsce, gdzie, jak powiedziałem, jest ewidentny przerost formy nad treścią. W myśl reguły, że trzeba za wszelką cenę pokazać się medialnie, nawet robiąc siebie idiotę, właśnie dlatego, że takie są czasy. Otóż z jednej strony postawa pani dyrektor rzeczywiście daje dużo do myślenia, jest zastanawiająca, ale również zastanawiająca jest reakcja kuratora oświaty, czyli urzędnika państwowego, który, jeśli państwo dobrze usłyszeli, a jeśli nie, to przypominam, powołuje się na słowa episkopatu. Urzędnik państwowy. Czyli pan, to jest już w naszym kraju, że tak powiem, absolutna rutyna. To, że w przeciętnej szkole na prowincji... Ale czy tak powinno być? Tak naprawdę rządzi katecheta. To, że kurator oświaty idzie na konsultacje do proboszcza. To, że wszystkie ustawy właściwie przechodzą przez polski parlament, będąc wcześniej konsultowane przez episkopat i różne tego rodzaju ciała. No, to są te elementy państwa wyznaniowego, chociaż nie do końca wyznaniowego oczywiście, bo nie jesteśmy państwem wyznaniowym tak naprawdę, tak jak Polska, tak zwany PRL, nigdy nie była państwem komunistycznym, chociaż tak się mówi. Ja myślę, że to jest taka trwała tendencja i ta dyrektorka, to nie był taki nagły wymysł, żeby to przekazać na policję. No, były procesy zwłaszcza artystę, w świetle tego, co mówi kurator. Które były karane. No, jest ta tendencja, żeby po prostu cokolwiek się nie dzieje, a jak już się dotknie te uczucia religijne, to żeby patrzeć, jak reaguje ksiądz, jak reaguje biskup, jak reaguje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę księdza, jest tak, czy tak nie jest? No ja myślę, że tutaj pani profesor szczególnie znana z takich, powiedzmy, różnych wypowiedzi dotyczących tego, jak to Kościół rzeczywiście o wszystkim decyduje w Polsce. No chciałem tylko przypomnieć, że jeśli chodzi o Kościół jako ludzi wierzących, to nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę z tego, ale większość tutaj w Polsce jest ochrzczonych osób. I dlaczego tym osobom ochrzczonym, ludziom wierzącym, mam się odbierać głos? Ja powiem w ten sposób, ja bym inaczej odpowiedział. Oni nie są ochrzczeni. Oni nie chcą ochrzczeni od tego, żeby ustalać prawa w sferze publicznej, tylko od tego, żeby zajmować się eschatologią, zbawieniem i tak dalej. Poza tym to nie jest kwestia ochrzczonych, bo ja jestem ochrzczona, próbuję się wypisać z Kościoła i z trudem chyba mi to wchodzi. Chyba wszyscy tu jesteśmy ochrzczeni. Proszę panią, jeżeli pani chciałaby się wypisać, nie ma żadnego problemu. Zdaje się, że pani nawet mieszka na terenie naszej parafii. Proszę przyjść. Ale niestety większość parafii została ochrzczona, a tamta już nie istnieje. Nie, ale pani się ma zgłosić do naszej parafii. To jest szanowni inny państwo, czy można żartować z papieża w Polsce, czy nie można? Oczywiście, że można i trzeba. To naprawdę był człowiek, który posiadał dużą osobowość i według mnie zostawił po sobie ciekawe dziedzictwo, a to, co z niego robimy, to są niestety pomniki i relikwie. I według mnie nie ma gorszej rzeczy, którą się robi papieżowi, niż właśnie to, że się go zamyka w jakiejś takiej sztucznej puszce. Zwłaszcza, że sam był znany z poczucia humoru. No, tak, ale z dobrego, trzeba dodać, z dobrego poczucia. Proszę państwa, żarty na temat łupieżu, papieża, kremówek, to nie jest takie dobre poczucie humoru. To jest pani zdanie, oczywiście. No nie, pan profesor by zrobił, na pewno pani by skrytykowała. Nie było to takie wysokie poczucie humoru. Pani ale miał poczucie humoru. No jeśli patrzeć, to dzisiaj generalnie jest upadek dobrego poczucia humoru, bo nie ma dzisiaj absolutnie humoru wysublimowanego.
wszędzie jesteśmy też częścią tej tendencji, to można powiedzieć, że tak jak powiedziałem, ci chłopcy są też ofiarą tej tendencji, to nie jest do końca, ja bym ich tak bardzo to nie obwiniał. Zawsze ktoś ma prawo się poprawić. Natomiast skoro mamy do czynienia dzisiaj z takimi przykładami złego zachowania z bardzo górnych półek polskiego życia publicznego, no to się nie dziwmy, że oni też temu ulegają. Natomiast oczywiście każdy dowcip jest dowcipem albo przez małe, albo przez duże D. Ten dowcip był głupi. Natomiast niech ja skończę. Natomiast jeśli patrzeć na to z perspektywy ogólnego, ja wiem, patrzenia na rolę ważnych osób, w tym także mężów stanu, papież był mężem stanu w jakimś sensie, można powiedzieć, że ten dowcip był źle dobrany, natomiast generalnie dowcipkowanie nie jest rzeczą złą. Proszę Państwa, wróćmy do tego rzeczonego artykułu 196. To nie było coś takiego jak odreagowanie po prostu. Ta młodzież naprawdę jest jakby naszpikowana tą taką bardzo powierzchowną wiedzą i tym kultem czczenia różnych elementów religijnych. I ona musi jakoś odreagować. No papież w tej chwili, ja myślę, że żałowałby nad swoją rolą. Ale to nie odreagowanie jest w sensie kolektywnym, to się dopiero zaczyna, pani profesor, będzie tego więcej? Nie eschatologicznie, to jest naszpikowanie takim generalnie nadęciem, że ten papież jest taki wielki i wielki. Czy co, oznacza nie to, że się otworzył jakaś puszka Pandory się otworzyła? Nie można puszka mówić Pandory, o puszce Pandory. W czasach komunizmu oby też tak było, że ludzie sobie żartowali z Gomułki, chociaż było to niebezpieczne, ponieważ Gomułka był wielką postacią w pewnym momencie. Zawsze tak jest, jak się buduje autorytety i się je dodmuchuje zupełnie niepotrzebnie, chociaż same mogą swoją wiedzą i swoim nauczaniem, że tak powiem, odpowiadać za swój autorytet, ale się je tak dodmuchuje, że jest nietykalny, nie można. Dlatego ta reakcja jest niewspółmierna, tak, bo ona tworzy sytuację, w której, tylko skończę ten drugi wątek, ona tworzy sytuację niepotrzebnego rozbuchania tej całej sytuacji. Artykuł 196, o którym dzisiaj mówimy, proszę Państwa. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Co to są tak naprawdę, proszę księdza, uczucia religijne? Co zrobić, żeby ich nie naruszać w jakiś sposób? To jest tak abstrakcyjne i niesprecyzowane, że no, ja mam z tym problem. Ja bym powiedział w ten sposób. No, każdy ma pewnego rodzaju system wartości. Każdy z nas, myślę, że ma dla siebie rzeczy ważne. Czyli potrzebne. To jest bardzo indywidualne. Na pewno myślę, bo to nie tylko chodzi o religię chrześcijańską, przecież to chodzi też i o wielkie religie świata, gdzie każdy jakoś czyli broni się przed tym. Czyli na każdym kroku jesteśmy narażeni na to, że będziemy kogoś obrażać. Nie, ja obrażać, myślę, że nie będziemy kogoś uczucia obrażać, tylko mi się wydaje, że to, co pan profesor powiedział, niestety, ale żyjemy bardzo powierzchownie. Nie przejmujemy się chyba odczuciami drugiej osoby. Nam chyba brakuje takiej empatii, takiego wczucia się, że dla kogoś po prostu jest to ważne. Ja na przykład nie jestem muzułmaninem, ale jeśli wchodzę do meczetu, zdejmuję buty. Przez szacunek dla tego miejsca. Ksiądz nie dostrzega pewnej dominacji religijności w życiu społecznym, politycznym w Polsce? Przypomnijmy sobie te przykłady, pani profesor już częściowo je przywołała. Dorota Nieznalska 8 lat walczyła w sądzie. Ta walka się teraz kończy, ale zdaje się, że prokurator zapowiada odwołanie i apiat dalej wraca. Mówimy o pewnej prowokującej tendencji w sztuce. Nergal, który na scenie podarł Biblię, doda. Tych przykładów można by jeszcze trochę namnożyć. To nie tylko te trzy osoby. Nie dostrzega ksiądz, nawet będąc w sytuacji, w której ksiądz jest, pewnej niepokojącej tendencji, że to się może odwrócić na niekorzyść Kościoła. Znaczy, ja myślę w ten sposób, że na pewno pewnych spraw ważnych dla mnie warto bronić. To jest tak, jak bronię dobrego imienia swoich rodziców czy swoich przodków. A wolność słowa jest tą wartością? Tak, wolność słowa tylko jest wolność słowa do pewnego momentu. Jeżeli to wolność słowa jest stosowana do tego, żeby czynić drugiemu krzywdę czy zło, no to ja przepraszam bardzo, ja myślę, że wolność słowa powinna być tylko w kwestii mówienia prawdy. Czy to, co widzieliśmy dzisiaj, to jest czynienie komuś zła? Mnie na przykład zło wielkie i krzywdę czynią ci, którzy są niewyedukowani. Nic mnie tak nie denerwuje, jak po prostu ignorancja. Czy to znaczy, że ja mam ograniczyć jakoś ich działanie tylko dlatego, że są głupkami? To mnie krzywdzi. Krzywdzą mnie też na przykład bardzo wymalowane dziewczyny, bo ja nie lubię tego stylu bycia. Albo krzywdzą mnie ci, którzy są pijakami. Czemu panią krzywdzą malowane dziewczyny? No, daję jakieś idiotyczne przykłady. Oczywiście, że tak. No, co z tego? Czy ja mam ograniczać ich wolność tylko dlatego, że one mnie jakkolwiek krzywdzą? Nie, ja myślę, no, że to się nie rozumieją państwo, bo to nie chodzi o ograniczenie wolności tych osób, tylko chodzi o to, żeby mieć świadome podejście do własnej wolności. Ja to celowo akcentuję. Jeśli ktoś, jest zwolennikiem wolności anarchicznej, to nie jest mi z nim po drodze. Jeśli natomiast ktoś jest zwolennikiem wolności, która nie oznacza czynienia komuś zła,
To jest dokładnie to. Znaczy, jak mówimy o tym czynienie zła, to jest tak, ogólna kategoria, możemy że możemy je z nią zrobić, co chcemy. Możemy je przybliżyć. Umówmy się, na pewno granicą naszej wolności jest krzywda innego człowieka. Nie mogę powodować uprzedmiotowienia, cierpienia innego człowieka. No cierpienia, właśnie, które jest cierpieniem fizycznym. Natomiast kiedy ja już mówię na temat moralnym tego... A co znaczy cierpienie moralne? No proszę Państwa, cierpienie moralne jest wtedy, na przykład, gdy tracimy kogoś bliskiego. I cierpimy z tego powodu, bo przeżywamy pewnego rodzaju stan pustki. No. To jest jasne. I to jest cierpienie moralne. Nie, czy ksiądz moralnie cierpiał, oglądając te zdjęcia, ten filmik? Znaczy, ja powiem krótko. Było mi bardzo smutno, że w ten sposób młodzi ludzie, powiedzmy, jakby spędzają wolny czas. I a nie to powiedzmy, bardzo... było to urażenie księdza, bo... uczuć znaczy, religijnych czy nie? Jako nie, uczuć no, religijnych mocne uczucia, nie. Znaczy, oczywiście, jako uczuć religijnych nie, tylko po prostu... No, a może nie ma problemu w ogóle z tym filmem? Znaczy, ja myślę, że problem jest innego rodzaju. To jest problem tego rodzaju, czy na ile możemy rzeczywiście czynić pewne rzeczy, które dla innych są w jakiś sposób, ci inni przeżywają to w sensie negatywnym. Przeżywają to jako po prostu coś, a jak ksiądz patrzy na to, to dochodzi do wniosku, że to dobrze, że policja będzie nie, ścigała, znaczy, myślę, czy myślę, że policja dobrze. To nie. To znaczy, ja mam tutaj tą policję... Przesadziła pani tak jest. To... Absolutnie, od absolutnie. Natomiast na pewno kwestia rozmowy. Myślę, że to, co pan powiedział, wezwanie do dyrektora, prawda? No bo to był wygłup, no po prostu wygłup, gdzie może ci chłopcy się nad nie zastanowili nad tym, co czynią, prawda? Znaczy nie, ale zastanowili prosta... się, przemyślili. Nie sądzę. Po fakcie. Nie sądzę. Ale o czym mówimy? Przedtem jest prosta reguła pod tytułem nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. I temat właściwie to byłoby formą błędy. Natomiast jeżeli... Ale co to znaczy? Jak to to znaczy? To znaczy nie czym drugiemu, co ktoś... to było niemiłe. Co no to jeśli... było miłego, niemiłego? No. Na przykład, gdybym był kierowcą, to bym zirytowany, że panowie biegają po ulicy. Aha, bardzo proste założenie? Oczywiście. A nie. Jak już chcemy, to dobrze, tyle. To może inne. Robić inne założenie, ale... że chce sprowokować kogoś ale... do redakcji. Zobaczmy na to, co robi Monty Python w swoich filmach. Gdyby te filmy Monty Pythona były w Polsce zrobione, to byłby Armagedon. Monty Python jest, powiedzmy sobie, profesjonalistą, ta grupa, i w związku z tym jej działanie jest nakierowane na pewien typ znaczy, chce pan, pracy. Chce pan powiedzieć, że profesjonaliści mają trochę większy zakres wolności niż zwykli obywatele? Kto? No, profesjonaliści mają większy zakres wolności nie, niż nie. obywatele? Ci, którzy wykonują taki zawód, oczywiście, że mają, ponieważ są trochę jak błazny na dworach starych królów. Spokojnie. Według mnie w tym nie było nic złego. Ja bym raczej zastanowiła się nad tym, czy stosunek do Jana Pawła II w naszym kraju jest być może niewłaściwy. Nie, to, nie że u tych jest... chłopców, tylko właśnie, nie wiem, wśród polityków, czy księży, czy katechetów, czy tych wszystkich, którzy czynią Jana Pawła II postacią nietykalną, stawiają nie będącą przedmiotem debat. O to pani chodzi, tak? Na kolumnie to jest za mało powiedziane. To jest na po prostu na takim sztucznym piedestale. Ale to, ale to może dobrze, sobie... wielki Polak, no chwileczkę, to może dobrze. Dwa nazwiska sam... są na świecie panie znane, redaktor, Wałęsa świetnie, i Jan Paweł II. On się świetnie sam broni. Tylko po co jeszcze ta cała otoczka tego dziwacznego kultu, z której właśnie ci chłopcy się wyśmiewają. Według mnie ten dowcip był całkiem zabawny. Może nie taki do końca śmieszny, ale to fajny pomysł, dobra inicjatywa. Lepiej, że robili to niż na przykład... I nie było Brajnarka. Przekroczenia żadnej granicy z nie, ja nie punktu widzę widzenia? Żadnej granicy. Ja można? Uważam, że tak jak ksiądz, to znaczy jak ludzie mają naprawdę wiarę i mają silne uczucia religijne, to tego rodzaju wygłup na pewno uczuć religijnych, a nie wiary niczyjej nie obrazi. Natomiast obrazi on urzędników, którzy są... Ale ksiądz się z tym zgadza, jak rozumiem. Którzy są lękliwi, bo się boją, że ktokolwiek tutaj naruszył jakiś obraz papieża wykreowany raczej przez polityków i przez właśnie urzędników, niż przez ludzi wierzących. Ja tylko chciałem powiedzieć w uzupełnieniu, że oprócz tego filmu, który myśmy państwu pokazali, który wisi na YouTubie, tych filmów już jest dość dużo tak naprawdę, tylko o nich się nie mówi. Mówi się tylko o tym, który pokazała telewizja. Panie, to jest najbardziej przerażający film, jaki ostatnio widziałam, to jest profesor Wolniewicz w Radiu Maryja. Proszę mi wierzyć. To, co tam było, to ja panu powiem, że uczucia religijne to mało powiedziane. Ja byłam w takim szoku, że ten filmik to jest po prostu... Dobrze, to nie reklamujmy, pani profesor. Dwa słowa można? Proszę jeszcze. Bardzo. Nie, apologetyka, którą jest obdarzony papież, jest rzeczywiście częściowo taką, która szkodzi jego wizerunkowi. No, pytanie, czy to obraża, bo to jest... Natomiast wydaje mi się, że wszystko wymaga pewnego czasu. Będzie też inaczej postrzegana rola papieża, jak sądzę, co nie znaczy, że gorzej. Po pewnym czasie. Teraz Paweł jest wciąż bardzo świeża i my jesteśmy narodem, który bardzo lubi tworzyć sobie te piedestały i stawiać na tym piedestale ludzi, którzy chcą. Proszę popatrzeć, w jaki sposób można łatwo z tego piedestału spaść, o czym świadczy przykład Lecha Wałęsy, który jest bardziej traktowany jako... Pewien etos polskich zmian na zewnątrz, aniżeli w warunkach polskich. Coś w tym jest. Szanowni państwo, proszę księdza, to w takim razie rozszerzmy trochę te nasze dyskusje, bo zaczęliśmy od szerokiego pytania tak naprawdę, czy Polska jest państwem świeckim. Czy dominacja religii, jednej religii, dominacja Kościoła katolickiego w polskiej polityce
to jest już konstans, czy to się będzie zmieniało? Bo jak do tej pory, to nie trzeba mieć mikroskopu elektronowego, żeby to zauważyć. Zaczyna się od polityki, od in vitro, od, mówiliśmy często o szantażu w tej sprawie biskupów w stosunku do parlamentarzystów, odczytywaniu nazwisk z ambon, etc., etc. Nie chcę tego wszystkiego w tej chwili wymieniać. Jak będzie dalej? Pewną paralelę chciałbym zrobić, jeśli państwo pozwolicie. Otóż jest taki kraj, w którym dominacja kościoła skończyła się dla kościoła źle. To ingerowanie w politykę, to jest oczywiście Irlandia oczywiście. I kościół dzisiaj na tym traci, więc ja myślę, że polski kościół, którym też jest sporo intelektualistów, powinien z tego wnioski pewne wyciągnąć i nie dążyć do utrzymania takiego pewnego sztafaru, jaki jest dzisiaj widoczny, z ingerencją w pewne kwestie właśnie życia świeckich, bo to jest moim zdaniem zasadne i to się źle potem kończy. Proszę księdza, jakie kościół wyciąga wnioski? Ja myślę, obserwując to, co się dzieje w innych państwach, w innych krajach. Panie redaktorze, no przede wszystkim ludzie wierzący również mają prawo głosu. Jeśli żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, o którym tak się głośno mówi, to można powiedzieć, że szczególnie jakoś tam może się uwzględnia głosy osób, które są w tak zwanych mniejszościach. Natomiast jak gdyby odbiera się głosu osobom wierzącym. Osoby wierzące mają tak samo prawo głosu i tak samo mają prawo wyrażania swoich poglądów, jak i inne po prostu osoby. Ale natomiast powinno być tak, że księża powinni wyczytywać nazwiska posłów, którzy głosują niezgodnie z przekonaniem kościoła z ambon? Nie, uważam, że tak nie powinno być i że to jest rzeczywiście po prostu rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Natomiast uważam, że jako i księża, i jako powiedzmy osoby wierzące, mamy prawo głosu do zabierania w różnych kwestiach, a tym bardziej Kościół ma prawo do zabierania głosu. Ale czy Kościół ma prawo etycznych szantażować ekskomuniką na przykład, tak jak to było w przypadku in vitro? Ja powiem w ten sposób, to nie jest kwestia jak gdyby szantażu, prawda? Jest pewne prawo kanoniczne, które jasno określa pewne zasady funkcjonowania osób wierzących. Ale na linii polityk, reprezentant narodu również? Nie, na linii człowiek wierzący. To się nie odnosi do linii polityka, tylko do człowieka wierzącego. Nie jako człowieka wierzącego określam po prostu swoje postępowanie. Ale pytanie, czy tego rodzaju argumenty nie dotyczą wspólnoty w kościele, a nie parlamentu? Znaczy nie, ja powiem tak, bo ksiądz ma tutaj absolutną rację. Ludzie wierzący, księża, mają absolutne prawo do zajmowania stanowiska, głoszenia swoich przekonań i tak dalej. Problemem w Polsce nie jest kościół, który jest ekspansywny i który wyraża opinię osób wierzących. Problemem są politycy, którzy z tchórzostwa, albo tacy urzędnicy jak w tym filmie, nie bronią świeckości państwa. Trudno powiedzieć kościołowi, to wy nie zabierajcie głosu, siedźcie sobie tam cichutko w kruchtach. A dlaczego mają tak robić? Polska jest rzeczywiście krajem katolickim. Problemem są politycy, problemem są urzędnicy. No ale politycy pochodzą z problemem tego samego kraju, kraju katolickiego, panie profesorze. Problemem jest ten pan, który był tam chyba wójtem, czy burmistrzem, czy kimś takim. Kurator. Ma pan na myśli kuratora, przepraszam, tak? Kuratorem, który po prostu jakby nie zna konstytucji, nie wie, gdzie żyje. I nawet jeśli jest on człowiekiem wierzącym, to akurat w tej funkcji zawodowej powinien bronić świeckości państwa, rzecz jasna. I to jest problem, nie problem Kościoła. To jest problem ludzi świeckich, którzy nie mają odwagi, którzy nie mają wiedzy, którzy nie mają praworządności, żeby bronić neutralności światopoglądowej państwa w tym zakresie, w jakim ona powinna być bronione. Kłopot polega na tym, że neutralność w warunkach polskich nie ma jednoznacznej definicji. Na tym polega cały paradoks. Jeśli się mówi z jednej strony neutralności, jak teraz mówi o tym pani, a z drugiej strony jest dyskusja o tym, czy mają być krzyże, czy też nie, w miejscach publicznych, to jest sytuacja, która powoduje pewnego rodzaju kociokwik dyskusyjny. Nic z tego nie można wyciągnąć. Można by stylizować sytuację, że wszystkie szkoły w Polsce są wyznaniowe, skoro wiszą w nich krzyże, także szkoły wyższe. I to jest pytanie o to, jak to zdefiniować. Otóż moim zdaniem kłopot polega na tym, że ani politycy, ani Kościół nie chcą się zaangażować w dyskusję wokół tego, jak należałoby wyodrębnić, jakie atrybuty tej świeckości państwa. Panie profesorze, pan ma w głowie pomysł na tę definicję neutralności państwa? No, powiem panu, że tak na prędce tego nie sformułuję, ale też się nad tym głowię od pewnego czasu, bo uważam, że ta sytuacja bardzo często powoduje właśnie taką, a nie inną reakcję urzędników państwowych, którzy się pewnie jednak troszeczkę boją tego, jak spotkają się, jakąś reakcją spotkają u siebie w swoim gremium, czy w swoich parafiach. Oni się porządnie boją. Być może nawet porządnie, ale to jest właśnie... I oni nie mają żadnej wiedzy. Ale to wynika z tego, że nie ma niestety interpretacji prawnej roli świeckości państwa. Znaczy ja myślę, że no, można korzystać z pewnych modeli. Oczywiście na przykład anglosaski i francuski są bardzo różne, ale jest taki dobry model... Tak, ale jest taki dobry model niemiecki. Po prostu urzędnicy państwowi i sfera publiczna, taka jak szkoła, urzędy, są po prostu wolne.
wolne od wyznania ze względu na to, co jest wpisane w naszej konstytucji, bo tam nie ma wpisanej neutralności, tylko jest równy szacunek dla różnych religii. Paradoksem jest model nordycki, zauważcie państwo. Jeśli jest krzyż, niechaj będzie kościół państwowy, król jest głową kościoła czy prezydent, a nie przekłada to się na dyskusję o szanowni państwo, religijności. Państwo neutralne światopoglądowo nie powinno faworyzować żadnej religii, to oczywiste. Czy kurator oświaty, który cytuje episkopat, argumentując swoje decyzje, jest gwarantem takiego państwa? Znaczy, istotniejsze jest jednak inne pytanie, mianowicie, czy w imię wolności jestem w stanie zaakceptować, że ktoś śmieje się z mojej religii, no, ale jeśli nie jestem, to czy wolność nie staje się przypadkiem fikcją? Dziękuję państwu. Dziękujemy. A w drugiej części punktu widzenia o korupcji. Walka z korupcją, sztandarowy projekt PO i agentki specjalnej do spraw wypalania tego raka, jak mówił o korupcji premier Tusk. Czy bitwa została wygrana? Bo wojna na pewno nie. Marszałkowi województwa podlaskiego, prominentnemu członkowi PO, właśnie postawiono zarzuty. Witam moich gości w studiu. Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska. Dobry witam wieczór. Serdecznie. Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. I Jarosław Matwiejuk, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam. Kłaniam się witam państwa. Wczoraj był dzień bez łapówek, panie pośle, i zarzuty dla prominentnego działacza PO. Ironia losu. Ja w tej sprawie przede wszystkim chcę powiedzieć jedno. Nie ma zarzutów prokuratorskich wobec marszałka województwa podlaskiego, które miałyby charakter korupcyjny, przestępstwo o charakterze korupcyjnym. Natomiast przestępstwo osobistej korzyści, warto, aby opinia publiczna się dowiedziała, na czym według prokuratury miałoby polegać. Panie pośle, a czy nepotyzm to nie jest rodzaj korupcji, pana zdaniem? A to jeszcze, że tak powiem, trzeba taki zarzut udowodnić. Ja jestem przekonany, no, że w tym przypadku podjęła decyzję o przedstawieniu tego zarzutu, czyli uznała, że są wszelkie przesłanki do tego, żeby iść do sądu, powiedzieć oskarżamy. Nie, to nie jest równoznaczne z oskarżeniem. Na razie prokuratura to nie postawiła pewną... z oskarżeniem, ale równoznaczne z tym, że prokurator chce iść do sądu, tak czy nie? Prokuratura na razie postawiła pewną tezę. I teraz warto, aby znając stanowisko prokuratury, poznać też stanowisko obwinionych, czy pan osób, którym przedstawione te zarzuty. Pan marszałek powinien zrezygnować z tej funkcji, czy zawiesić wykonywanie tej funkcji? Pan marszałek, sprawa się nie wyjaśni? Pan marszałek podjął wczoraj decyzję o zawieszeniu członkostwa w Platformie Obywatelskiej i sądzę, że jest to właściwa decyzja. Natomiast jestem również przekonany, że pan marszałek oczyści się ze wszystkich stawianych mu zarzutów po wyjaśnieniach, które wczoraj czyli przedstawił jest opinii publicznej. Jest zawieszonym członkiem Platformy Obywatelskiej, ale ciągle jest marszałkiem. Ale ciągle jest marszałkiem. Proszę zwrócić również uwagę, że prokuratura wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zdecydowała się na zawieszenie marszałka w pełnieniu czynności, choć miała taką możliwość po przeprowadzeniu czynności, po złożeniu przez niego wstępnych wyjaśnień. Panie pośle, a jakby pan doradzał? Kolego, dla dobra sprawy może zrezygnuj albo zawieść wykonywanie swojej funkcji. Czy trwaj na stanowisku, bo jak zrezygnujesz, to powiedzą, że jesteś winny. Wie pan, to jest sytuacja, w której akurat Platformie Obywatelskiej najbardziej zależy na tym, aby sprawa została do końca wyjaśniona. I uważamy, że w procesie, w postępowaniu procesowym, czy w postępowaniu przed prokuratorem, ta sprawa zostanie wyjaśniona w taki sposób, że opinia publiczna nie będzie miała żadnych wątpliwości. Ja chcę podkreślić, że wczoraj na konferencji prasowej pan marszałek przedstawił bardzo przekonujące wyjaśnienia. Bo jeżeli przyjąć, że osobistą korzyścią marszałka było przekonywanie członków zarządu do przyjęcia projektu dofinansowania wszystkich szpitali powiatowych w województwie podlaskim, to ja no, ale pytam, to pan mówi, na czym tak miałaby jakby polegać ta korzyść? To jest korzyść dla 1 200 000 mieszkańców w ten sposób argumentowała, panie pośle, po prostu nie stawiałaby zarzutu, a jednak zarzut został postawiony. Ale moim zdaniem... Panowie, bo pan poseł się znajduje dzisiaj na gorącym krześle, więc ja pytam. Powinien marszałek zrezygnować, zawiesić wykonywanie swojej funkcji, nie tylko członkostwo w PO, czy nie? Panie redaktorze, przede wszystkim mamy do czynienia z sytuacją bardzo poważną, ponieważ postawiono zarzuty 5 osobom. Nie tylko marszałkowi, ale 5 osobom, w tym 2 członkom obecnego zarządu województwa, obaj z Platformy Obywatelskiej, 1 członkowi zarządu z poprzedniej kadencji z PSL-u i 2 jeszcze innym prominentnym urzędnikom też z Platformy Obywatelskiej. Pan poseł mówi, że sprawa nie jest taka bardzo poważna. Pan poseł ma powody, żeby tak mówić, ponieważ to pan poseł jest osobą, która protegowała, że tak powiem, parasol polityczny roztaczała nad marszałkiem Dworzańskim. Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, panie pośle, że to są funkcje z wyboru. Ja chcę, panie pośle, niech pan teraz posłucha i radzę, żeby pan posłuchał jednak, panie pośle. Otóż
Mało tego, że pan poseł Robert Tyszkiewicz ten parasol roztaczał nad marszałkiem Dworzańskim, to jeszcze czynił to, nawet przyjechał specjalnie do Białegostoku, pan marszałek Grzegorz Schetyna. Tu w ogóle pojawia się ten wątek jeszcze sporu i konfliktu w formie obywatelskiej, bo miał być powołany inny marszałek, ale wojewoda obecny, pan Maciej Żywno, ale nie uzyskał większości. Przyjechał do Białegostoku w ramach sporu wewnętrznego w Platformie Obywatelskiej, tej walki między Tuskiem a... No to już nie wchodźmy w te szczegóły, panie pośle. Ale wchodźmy, panie doktorze. Jeżeli mówimy, to nie ma nic wspólnego, panie pośle, z tego typu domysłami. Proszę mi wierzyć. Panie pośle, jedno zdanie, do kropki, panie pośle, bardzo proszę. Bo pan poseł przerywa, bo ma powód, żeby się bronić oczywiście. Jedno zdanie, panie pośle. I za to bierze odpowiedzialność pan Robert Tyszkiewicz, pan poseł i pan marszałek Grzegorz Schetyna za tego marszałka województwa, który ma dzisiaj zarzuty. Powinien zrezygnować natychmiast oczywiście z funkcji marszałka, a jeżeli nie, to trzeba postawić wniosek o odwołanie. Pan poseł Matwiejuk, jest problem, czy czego nie ma? Powinien zrezygnować, czy nie powinien? Bezwzględnie jest problem. Przypomnijmy sekwencję zdarzeń. 2009 rok, rozpoczyna się postępowanie przygotowawcze prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod nadzorem prokuratury. Są zarzuty. Za chwilę będą dalsze etapy tego postępowania. Oczywiście wszyscy jesteśmy świadomi faktu, że istnieje domniemanie niewinności gwarantowane przez Konstytucję. Oczywiście wszyscy wiemy, że to sąd będzie tą wyrocznią, tym ostatecznym organem, który rozstrzygnie i podejmie po zważeniu wszystkich uprawnień i stron i argumentacji. Niemniej jednak, skoro mówimy o wysokich standardach i skoro Centralne Biuro Antykorupcyjne zdecydowało się na przeprowadzenie takiego postępowania. A prokurator postawił sobie zarzut, to znaczy jest problem. Szanowni Państwo, jak się... Dodam jeszcze tylko, że zgodnie z tym, co dodają lokalne media, toczy się jeszcze jedno postępowanie w podlaskim urzędzie. Już nie wchodźmy, panie pośle. Chciałbym jeszcze, ponieważ czasu nie mamy zbyt wiele, natomiast o korupcji warto mówić i chciałbym zapytać po przeczytaniu raportu Jak walczyć z korupcją Fundacji Batorego z 2010 roku. Czytam, że implementacja wszystkich tych programów, które miały walczyć z korupcją, przynosi ograniczone rezultaty i zasadniczy wydaje się fakt fasadowego charakteru podejmowanych działań. No, to jest dość miażdżąca opinia w tym raporcie, zwłaszcza jeśli przeczyta się tytuł wykonawczy pani minister Julii Pitery, pełnomocnik do spraw opracowania programu, proszę państwa, to spróbuję na jednym wdechu zrobić, zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych. Prawie się udało, ale tego programu nie ma. Dlaczego? Ja chcę się odnieść bardziej systemowo do sprawy. No właśnie, tego systemu nie ma, o to proszę. Ale to proszę zwrócić uwagę, bo dzisiaj tak się, jak pan powiedział, siedzę na gorącym krześle, ale siedzę na tym gorącym krześle pewnie także dlatego, że to rząd Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o tym i parlament tę decyzję, takie rozwiązanie przyjął, że mamy dzisiaj niezależną prokuraturę. Dobrze, ale zacznijmy od tego, dzisiaj... dlaczego nie ma systemu antykorupcyjnego, panie pośle. Ja twierdzę, że jest ten system antykorupcyjny. Spójrzmy, ile instytucji w Polsce zajmuje się zwalczaniem korupcji. Mamy Centralne Biuro Antykorupcyjne. A czym się dokładnie zajmuje pani minister Pitera? Pani minister Pitera w rządzie zajmuje się wszystkim tym, co wiąże się właśnie z jej zadaniami konstytucyjnymi, czyli tworzeniem takiego systemu ostrzegawczego przed zagrożeniami korupcyjnymi. Ale stworzyła go już, czy go dopiero tworzy? Ja myślę, że nie jest zadaniem ministra zajmować się osobiście czy indywidualnie ściganiem korupcji. Jest moim zdaniem wspieranie rozwiązań prawnych. No ale powinna opracowywać program zapobiegania, etc., etc. Tymczasem dalej w tym raporcie czytam tak. Brak formalnych mechanizmów rozliczania odpowiedzialnych za realizację konkretnych zadań. Brak faktycznego przywództwa politycznego i małe zaangażowanie większości pracowników. Na realizację tych zadań, no cały czas mówimy o korupcji, nie przewidziano w narodowym budżecie żadnych wyodrębnionych środków. No zatrważające są te wnioski. I ja pozostaję przy swoim zdaniu. Jeżeli mamy takie instytucje jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, jeżeli mamy niezależną prokuraturę, to moim zdaniem to jest najpewniejsze zabezpieczenie interesów państwa przed zagrożeniami korupcyjnymi, a nie jakiekolwiek raporty ministerialne, jakby one nie były ważne. A pani minister tworzy czy stworzyła już? Ja myślę, że zdanie pani minister przy decyzji, moim zdaniem absolutnie kluczowej, czyli o niezależności prokuratury, czyli nie stworzyła również było ważne. Ale nie stworzyła również jeszcze systemu, tak? Przez te kilka lat. Proszę pytać panią minister o to. No nie. Ja chcę powiedzieć, że może uważam, że ja najważniejszy powiem. Jest system funkcjonowania państwa i przez pryzmat tego systemu należy oceniać również ministrów. Ale proszę bardzo, panie redaktorze, no przecież to jest stanowisko drogie i zbędne. Nic pani minister nie zrobiła, ale nie zrobiła dlatego, że w rządzie Donalda Tuska nie ma woli politycznej do walki z korupcją. Od czasu afery hazardowej, kiedy
tego, kto wykrył aferę hazardową, odwołano ze stanowiska, myślę o panu ministrze Mariuszu Kamińskim, a aferę zamieciono pod dywan, nie ma w ogóle o czym mówić. I dzisiaj nawet postawiono zarzuty członkom zarządu województwa, a pan poseł Platformy Obywatelskiej, prominentny poseł Platformy, broni, jakby nigdy nic się nie stało. To jest przykład, wypisz, wymaluj, jakie jest wasze podejście, panie pośle, podejście Platformy Obywatelskiej do korupcji. Szanowni państwo, to wszystko, na co mamy dzisiaj czas. Według ostatniego raportu CBOS-u prawie 90% Polaków wciąż uważa korupcję za duży problem. Czy to obawy na wyrost? No, mnie ta dzisiejsza rozmowa nie uspokoiła. Widzimy się za tydzień w Punkcie Widzenia, jak zwykle w dwójce. Dziękuję państwu, dziękuję panom. Do zobaczenia.